A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Heroes 3 Pan Zniszczenia. No, tak lepiej. Ostatnio pokonaliśmy Mefista, zajęliśmy Nekropolis, czyli przejęliśmy jego kazamaty. Okazało się, że tutaj jest wybudowana ta struktura, którą można wznieść dzięki dostarczeniu Graala. No, taka typowo nekromancka struktura, pewnie nam się nie przyda, chyba że w przyszłości chcielibyśmy stworzyć jakiegoś nekromantę, no ale pewnie nie, pewnie nie. Fajnie, że kasy nam dostarcza. No dobra, ostatnio zakończyliśmy turę, chyba nic tutaj więcej już nie miałem robić. Będziemy wchodzić portalem do piekła. Idziemy. Widzę, że zasługujesz na nasze zaufanie. Ale Diablo dotarł do piekła i bardzo możliwe, że Baal poszedł za nim. Wejdź w piekielne wrota i zabij pana grozy, zanim wszystko będzie stracone. To jedyny sposób, żeby ocalić świat. Koniec aktu trzeciego. Uwaga dla gracza. Zachowaj artefakt Kula Firmamentów, gdyż będzie on niezbędny w dalszej rozgrywce jako kamień duszy Mefista. Kula Firmamentów to jest to. To, co zwiększa obrażenia od zaklęć powietrznych. No dobra, to będzie kamień duszy Mefista, tak? No dobrze, dobrze, dobrze. Zachowamy. Uwaga, wchodzimy. Oficjalnie zaczynamy akt czwarty. No tak. No tak, czyli tutaj były piekielne wrota. Tu jest taras gryfów, bardzo dobrze, będą kolejne aniołki. A tam Kronius jeszcze miał... Dobra, to zaraz się nim zajmiemy. Oto po trudach walki z samym panem nienawiści, po wejściu w piekielny portal, przed tobą pojawia się znajoma anielska postać, Archanioł Tyrael, który do ciebie przemawia. Dobrze znowu cię widzieć. Pokonanie Mefista to wielkie zwycięstwo światła. Wiedziałem, że w końcu uda ci się tutaj trafić. Twierdza Pandemonium jest ostatnim bastionem mocy niebios przed wrotami płonących piekieł. To miejsce zostało uświęcone krwią tysięcy mistrzów światła, spośród których wielu było śmiertelnikami tak jak ty. Teraz nadchodzi czas ostatecznej bitwy przeciw pierwotnym złym i musisz do niej stanąć samotnie. Nie mogę ci pomóc poza kilkoma okruchami mądrości, bo to jest godzina triumfu śmiertelnego człowieka, twojego triumfu. Niech chroni cię światło, a moce niebios rozświetlają twój szlak. Po tych słowach Archanioł Tyrael ulatuje w niebiosa. Pewnie jest bardzo zajęty, no tak. Pewnie jest bardzo zajęty. Poza kilkoma okruchami mądrości nie może nam pomóc. To mógł nas chociaż zaszczycić tą swoją mądrością, a nie od razu ulecieć. Tak? No dobra, no to był Tyrael. To był Tyrael. Oho! Jest tutaj, będzie Pandemonium. Zamek z archaniołami. Myślicie, że rozbudowany będzie i te archanioły już będzie można brać tak sobie po prostu? No fajnie by było, bo my mamy archanioły. No dobra, to co? Wpadamy tutaj. Coś tutaj groźnego myślicie? Chłopi są nawet, patrzcie. Aniołki jakieś. Tutaj kwestika będziemy na starcie mieli. Dobra, atakujemy. No dobra, nic strasznego tutaj nie ma. Rusałki, coś. Czekajcie, momencik. Raz, dwa, trzy... 4, 7 tu jest. Dobra, zrobimy tak. Czy my musimy tutaj jakichś meteorytów używać? Czy my musimy tu używać jakichś meteorytów? Jak to będzie? Feniksy? Jakieś Nexty? Smoczki mogą... Czekajcie. Smoczki mogą zaatakować podwójnie, to ma speeda 10, to 13. Nie, rusałka nawet dobije tutaj chłopa, strzelec. Nie, nic nie trzeba robić. Nie musimy zużywać many. Ło, jeszcze Nextis tutaj, dawaj. To bez problemu. Jeszcze nie wskrzeszamy, bo w takim razie jeszcze jedna tura wieżyczek będzie, to w następnej turze.
To teraz, żeby czegoś źle nie zrobić. Rusałce damy shielda, chłop nie dojdzie, tego zastrzelimy. Rusałki wskrzesimy. Tu nie, tu nie, tu. O! O! Taki chłop. 4396 punktów doświadczenia, niewiele, ale to nic, to nic. Tu jest pandemonium, wchodzimy. No jest rozbudowane pandemonium. 20 aniołów na starcie, tak zabrajdowanych. Dwa dziennie. 216 łuczników będziemy trzeba ich będzie przeszkolić. O jajku, to my tu gadu potrzebujemy szybciej w takim razie. No i on tam gdzieś chodzi i zbiera, tak? Nie, nie, to trzeba, to będzie zaraz ogarnąć wszystko dobrze. Znaczy tak, ile ja to w ogóle kasy mam? Dużo. Dużo, to trzeba kupić. To trzeba kupić. Ładnie. O, będzie można lepiej wskrzeszać, tak skuteczniej. Feniksy będziemy mogli fajnie wskrzeszać teraz nawet. Te Feniksy też komputer lubi atakować. Tych trzeba wziąć. No i kasy było dużo, już teraz się tak skurczyła ostro. Czy my coś tutaj musimy sprawdzać? Co to? Specjalność, ręka śmierci. What the fuck? Co to robi? Elementalista. To doszedł jakiś tam w dodatku pewnie, tak? Z wrotami żywiołów. No nowych zaklęć tu nie będzie. Czy tu jest jakaś przydatna... A tu stajnie pewnie są, nie? Tu pewnie będą stajnie zbudowane. Gdzie to było? Tu, no to dobrze. To dobrze. Poza tym coś fajnego, gryfów dużo. Drewno i ruda. Ruda. Nie blondyna, tylko ruda. Taki żarcik na poziomie gimnazjum, level drugi już. Dobra, no to tak. No to mamy pandemonium, bardzo dobrze. 2000 zł dziennie. Rozejrzyjmy się tutaj w okolicach. Mamy manę na full. Tutaj dostaniemy questa. Idziemy po niego. W tej zapomnianej krainie dawno temu uwięziono mroczną, okaleczoną duszę. W ustach śmiertelników jego imię brzmi Izual, a przed wiekami był moim zaufanym porucznikiem. Jednak wbrew mojej woli poprowadził szturm na samą piekielną kuźnię. Mimo odwagi i męstwa, Izual został pojmany przez mroczną trójcę i wypaczony przez ich przewrotną moc. Zmusili go, by zdradził swój ród i wydał najpilniej strzeżone sekrety niebios. Stał się marnym cieniem swej poprzedniej postaci, upadłym aniołem, któremu nie ufa ani niebo, ani piekło. Dusza Izuala została zamknięta za popełnione zbrodnie w ciele strasznej istoty wyzwanej z otchłani. Jego oszalały duch już od wielu wieków mieszka w tej okaleczonej skorupie. Wydaje mi się, że dość już wycierpiał. Błagam cię, znajdź Izuala i uwolnij go z tych strasznych okowów. Zakończ jego cierpienia. Tak orzekł Tyrael. Uosobienie sprawiedliwości. Czyli kłeścik z Izualem. No to dobrze. Ale nie, nie to, nie to, to już mamy zrobione. Tutaj kłeściki. O, to będzie Izual taki, tak? Taki trochę murlok, no dobra. Pokonaj Izual. A, no dobrze. Ej, dużo tutaj tych tarasów gryfich takich fajnych. Dobrze, dobrze. Oho! Portal chwały, tutaj będzie... O, to chwila, chwila, bo to... To trzeba zająć, żeby nam się więcej aniołków namarnażało. Szósty dzień to jest. A, tutaj też dostaniemy aniołów, nie? Nie, no to trzeba, to... Nie, nie, to trzeba się wrócić. Musimy slota zrobić wolnego, to nawet nie ma o czym mówić. Szósty dzień, musimy się zmieścić, dobra. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie... Ach, tutaj trzeba gelu w ogóle przynieść, skoro jeszcze ci są... Zróbmy jakiegoś slota, Nextis, ty się tutaj rozejrzyj. Rozejrzyj się dobrze w tym pandemonium, czy tu jest wszystko w porządku. Znajdź sobie jakieś legowisko, popluskaj się w fosie, nie wiem, tam coś tam wymyślisz. Ciekawe, czy Nextis umie pływać. A my musimy to ogarnąć. Dobra, to będzie taki odcinek ogarniający. To będzie taki odcinek ogarniający. Musimy to wszystko rozpracować. Ja myślę, że z czasem jesteśmy nieźle do przodu. Patrzcie, jeszcze nie ma 8 miesiąca. Jak będzie ten 8 miesiąc, zostaną nam 4 miesiące do końca. To jest po 2 miesiące na akt.
Zwłaszcza, że czwarty akt w Diablo 2 był bardzo krótki. To pewnie też będzie krótki, co? Widzę, że ten akt jest w podziemiach. Tu za bardzo nie ma na niego miejsca nawet, chociaż, ja wiem, nie, no może się tu ciągnąć, ale okej. Okay. Pewnie jakiś krótszy będzie. 2 miesiące na akt, nieźle. Jak się zacznie ósmy miesiąc, to zaczniemy oceniać, gdzie my właściwie jesteśmy. A póki co, ja jakoś nie będę się specjalnie spieszył, nawet ruchu zaoszczędzał. Jest nieźle z czasem, fajnie. Troszeczkę poluzujemy zwieracze tutaj w tym pandemonium, rozejrzymy się na spokojnie, jakoś gelu tutaj ściągniemy może. Jakoś fajnie będzie. Dobra, dobra, taki luźny odcinek zrobimy. Co tu się dzieje? Gelu. Właśnie, fajnie, żeby on tam doszedł do nas. On tu sobie zbierał coś zaraz. Jak byśmy mogli zrobić? Tutaj są, patrzcie, wilczy jeźdźcy. Moglibyśmy uciec przed jakąś walką gdzieś tutaj w okolicach i go wziąć z karczmy tam w pandemonium. On by tam sobie stacjonował. On by tam sobie On ma nawet nogę wirta. A w pandemonium na drugiej pozycji są łucznicy, których możemy przekształcać przecież na strzelców wyborowych. To dzięki nodze wirta by się więcej ich namnażało też. Tak, no gelu można by tam przytaszczyć. Tylko musiałby coś... Tylko szkoda armii, no szkoda tych żywiołaków. Czekajcie, tu gdzieś Natalia była blisko, nie? Tak, ona już wychodzi. To pomału, zaraz. Przekażemy jej tę armię. Ona tu będzie chodzić, walczyć. Dobrze, dobrze, ona sobie poradzi. Ona nawet ma niezłe statystyki. Dużo ataku, obrony, spokojnie. Ona to wszystko rozpracuje tutaj w okolicach. Aż tak dużo już tego nie zostało do zbierania. Tutaj trzeba się będzie trochę poteleportować. O, tylko, że Natalia za dużo ruchu nie ma, no ale no dobra, jakoś to sobie z tym poradzimy. Czyli gelu, dobra, niech on oleje tę skrzynkę. Wyjdzie na spotkanie Natalii. Przekaże jej tę armię. Weźmiemy udział w bitwie, uciekniemy. Wykupimy go w karczmie tam w pandemonium, on tam będzie sobie siedział. Przy okazji będzie rekrutował... Tam jest ten portal chwały, czy jakoś tak. Co tydzień będzie rekrutował aniołka, będzie tam sobie stacjonował w tym zamku. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Będziemy mieli bohatera w czwartym akcie. A Koronius co? Aha, dobra. On też te aniołki tutaj były. Dobra, olać ten kamień. Tutaj. Czyli nawet... Czyli nawet, proszę ja was... Nie będziemy nim szli tam do tego punktu upgrade'owego, czy jak go tam zwać. Natalia to rozpracuje jeszcze. Rozpracuje teraz gryfów i tam, nie wiem, może coś tam później sobie zabrajduje albo i nie. Ale Koronius może niech teraz, skoro ma te aniołki, niech on się teleportuje. Stajnie ma zaliczone. Niech on się teleportuje... Będziemy jakieś akcje teleportacyjne robić w ogóle? Pewnie będziemy, skoro gelu będzie już przyprowadzony. No dobra, to nieważne. W każdym razie przenieśmy się też do pandemonium. Tak chwilowo, zostawimy te aniołki. O, bo to tutaj one mają być, zaraz je zupgrade'ujemy. I teraz tak. Zanim wrócimy Koroniusem do kanionu Maga, tam nam 3 grobowce zostały jeszcze do sprawdzenia, no nie? Bo te poprzednie nawet nieźle poszło, tam chyba w jednym dalej nie mogliśmy iść, no w dwóch, bo w jednym jeszcze zasadzka była. Ale co da się wyzbierać, to wyzbieramy. Ale póki co, to... Bo wam to nie daje spokoju straszliwie, ja zauważyłem. Skoro wam to nie daje spokoju, to ja zrobię taki manewr. Manewr. Przeniesiemy się do Ludgoleu. O, tutaj zbudujemy sobie statek. Bo wam nie daje spokoju... ta skrzyneczka, którą zostawił Gelu. Dobrze, popłynę po nią. No popłynę po nią, no przecież popłynę. 10% szansy, że będzie artefakt w tej skrzyneczce. Specjalnie sprawdziłem. Taka skrzyneczka ma 10% szansy na artefakt. No może będzie artefakt. 6. dzień. Tutaj nic. Tu Melania kończy, tak? Popłynę po skrzyneczkę. Kane, dobrze. O, Kane już tutaj dojdzie do zamku, a skoro tak...
to... Tutaj on sobie wejdzie gdzieś tam do karczmy, a my... A my tutaj się już przygotujemy. Aha, w ogóle skoro mamy to pandemonium, to będzie zamek rekrutacyjny taki, to damy go gdzieś tam wyżej. Tak, zaraz ja tutaj wszystko poprzestawiam. Z doków kuras nie będziemy jednak nic rekrutować, nie? Czyli zrobimy tak i tak. Dobrze jest? Tutaj jest obozowisko, Ludgolę, Skowos i Pandemonium. Z tych czterech zamków rekrutujemy. Reszta to takie tam różne. Dobra. No i dobrze. I coś tu jeszcze było fajnego? Tutaj czekamy. Tutaj czekamy. Dobra, puszczamy turę. Jest nieźle. I teraz, skoro mamy wolny slocik, to możemy sobie rozpracować portal chwały. To jest siódmy dzień, czyli ostatni gwizdek, żeby to zrobić. Pamiętaj, że jednym z twoich głównych celów jest zniszczenie kamienia duszy Mefista. Jest to konieczne z dwóch względów. Po pierwsze, pozwoli to ostatecznie zgładzić Pana Nienawiści. Po rozbiciu kamienia jego duch zostanie raz na zawsze wygnany. Po drugie, jeśli nie zniszczysz kamienia duszy Mefista, nie uda ci się wejść do Sanktuarium Chaosu, by pokonać samego Diablo. No dobrze, to trzeba będzie zniszczyć pewnie w piekielnej kuźni. No tak, no a jak, żeby inaczej. Watacha przeciwników, archanioły. Łe, to słabe przecież. Anielskie zastępy przyłączą się do ciebie, by pokonać odwiecznego wroga. Samego Diablo. Oh really? Oh really? Patrzcie. Ble. To tu widzę, że tu jakieś skomplikowane bitwy się chyba szykują, skoro to się tak zaczyna. O, tu jest w ogóle, patrzcie, drugi portal chwały. To 100 aniołków, patrzcie. Przecież ile nas to będzie kosztować, żeby to zagradować zaraz? Oj, trzeba będzie sięgnąć po surowce. Mamy kolejny zamek, to ten stosunek handlowy już tam będzie naprawdę solidny i opłacalny. Musimy to przejąć, żeby więcej aniołów się nam namnażało. Kurde, gdybym ja wiedział, że tutaj będą takie portale chwały, więcej się będzie namnażać aniołów, to nie wiem, czy ja bym nie podjął decyzji, żeby poczekać i tego Graala przynieść tutaj do Pandemonium jednak. Ale nie, bo by mi to spokoju potem nie dawało, jakie czary tam byśmy mieli, wiecie, do wyboru. Tamte najlepsze to poblokowane, no ale to by mi i tak nie dawało spokoju. Dobra, tutaj pomalutku sobie ogarniamy. Fajnie, że to zajęte. Wróćmy tu. Wróćmy sobie tu. Chociaż czekajcie, może jeszcze... Nie, no nie pali się, nie pali się. Jak mówiłem, mamy tutaj ładnie z tym czasem stoimy. Pochodźmy sobie po tych tarasach jeszcze tym bohaterem. Będzie jeszcze więcej aniołków do przeszkolenia, bo tutaj się dostaje właśnie aniołki. Chociaż nie, czekajcie, to jest siódmy dzień, tak? Więc pierwszego dnia i tak tutaj trzeba będzie jeszcze wrócić, wziąć. Nie wiem, czekajcie, co tu w ogóle jest. Tu, dobra, możemy coś tutaj jeszcze zrobić sobie. Mówię, to będzie taki odcinek ogarniający. Zajmiemy sobie tartak. 20 drewna, dużo. No i tutaj sobie poczekamy. Następnego dnia to będzie nowy tydzień, zwerbujemy aniołki, przyjdziemy się po tych tarasach. Dobrze będzie. Gelu tutaj właśnie, jak my to zrobimy? Może Natalia najpierw? Natalia. Damy radę tu jakoś tak to sprytnie zrobić? Żeby jej przekazać wszystko, co mamy przekazać. O! I wbić się do krypty i tutaj uciec z krypty. No nie, tu jest dwójka już. To nie damy rady. No nie mówcie, że zabraknie jednego ruchu. Okej. Co tam było? Krypta? Krypta, tam są szybkie jednostki, nie? Tam most troli jeszcze był jakiś. No, most troli, okej, to na pewno. To na most troli możemy zostawić tylko jednego żywiołaka. To wszystko przekażemy dla Natalii.
Dobrze, ona może trochę powalczy, może jej dojdzie ta logistyka albo znajdowanie drogi, to już zacznie tutaj pomykać troszkę szybciej i te walki toczyć. Może nawet dobrze wyjdzie. No, zrobimy tak. A no, a to w takim razie Natalii przekażemy. A Gelu będzie już tam sobie stacjonował w tym czwartym akcie. Przekażemy te wszystkie artefakty. Nowy tłuk damy. Co prawda ona nie ma tego ucznictwa, no ale... A Gelu będzie tak... O, jeszcze płaszczyk. Zostawimy mu nogę Wirta, skoro on ma stacjonować w Pandemonium. Zostawimy mu ten samonapełniający się wóz Rudy. Okej, okay. Co, nie ma ruchu? Nie ma ruchu, żeby... No, nie ma, dobra, to tu, to w takim razie tutaj. Nie, jakby tu mógł wejść, to... Byśmy musieli, nie wiem, z dwa te żywiołaki zostawić. Trzy może na wszelki wypadek, bo tutaj to już... Jakby jakieś wampiry były, to jeszcze... Nie wiem, jak tam szybkość tych strzyk. Czy to jest... Chociaż nie, strzyga chyba wolniejsza od tego żywiołaka burzy, nie? Wampiry też nie zabrajdowane, no to chyba nawet dalibyśmy radę uciec. No nieważne. Tutaj... tutaj wszystko. Koronius. Koronius jest bardzo szybki na morzach i oceanach. Patrzcie. No nie ma artefaktu. Nie ma. Widzicie? Nie ma artefaktu. I co? Nie mogę się teraz teleportować stąd. Możemy jeszcze wziąć te dwa surowce, które Gelu zostawił. Tutaj pamiętajcie, drewno i to. Ja w ogóle jak ten odcinek nagrywałem... Jak ten odcinek nagrywałem, wtedy kiedy zostawiłem te surowce, jakiś strasznie zdezorientowany wtedy byłem. Nie wiem, czy mi się spieszyło gdzieś, czy miałem dużo do roboty, jakoś ten odcinek tak nagrywałem na szybko, nie pamiętam, ale wiem, że jak go przeglądałem potem, po przesłaniu, co to w ogóle za odcinek był, bo wiecie, jak wy mi komentarze piszecie, to ja później nie wiem za bardzo, o czym wy piszecie i ja sobie te odcinki na szybko przeglądam, co się właściwie w danym odcinku działo, nie? Żeby jakoś na te komentarze czasami odpowiadać. Tak patrzyłem, jak ja mogłem te surowce w ogóle zostawić, nie wiem, jakoś mi się to tutaj chyba z tym zlało, może zmęczony byłem, nie wiem. Ale wiem, że jeszcze w tym odcinku na przykład tłumaczyłem, dlaczego czekam łucznikami i tam był taki motyw z tymi złotymi ptakami też. I tam tłumaczyłem, o, że tutaj można czekać śmiało, bo morale nawet jakby miały, to nas nie zaatakują, aby się okazało, że jakby miały morale, to mogłyby nas zaatakować. Jakiś w ogóle zdezorientowany taki byłem. Nie wiem, rzadko mi się to zdarza, może zmęczony byłem, nie wiem. Dobra, ale w każdym razie Koronius, dobra, tutaj przypłynie, weźmie te dwa surowce, no weźmie, no. I później wracamy nim już do kanionu Maga. Stracić kolejną armię na jakiejś podejrzanej zasadce, no. Spoko, spoko, będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Tutaj czekamy. Tutaj już czekamy. Tutaj czekamy, tu czekamy. Okej. Dobra. Czyli w tej chwili zaczynamy tydzień trzeci, tak? Bardzo dobrze. Susła będzie symbolem tego tygodnia. Co to jest? No dobra, no suseł będzie, tak, symbolem. Albo tydzień susła, albo symbolem tego tygodnia będzie suseł. Okej. Okay. Bierzemy sobie tutaj, werbujemy znowu. Fajnie. I teraz rozprasujemy sobie te tarasy. W ogóle stajnie byś... Dobra, zaraz coś... Dobra, wolę sam walczyć, żeby komputer nie rzucił jakiegoś dziwnego czaru tutaj. Nigdy nie wiadomo, co mu odbije. 104 aniołki. Ile jeszcze? I plus 4, fajnie. Dużo. Stajnie. Dobra, weźmiemy te stajnie od razu może. Niech będzie. Weźmiemy stajnie i robimy te tarasy dalej. No, taki odcinek ogarniający. Myślę, że w następnym odcinku sobie tak konkretnie już w teren wyruszymy jakoś. Dobra, były 4, teraz 3. Okej. Jeszcze tu. Jeszcze na pewno mamy jeden taras gryfów tam w trzecim akcie, to Natalia już to rozpracuje. Chyba żadnych tarasów nie ominąłem poza tym. I 4. Ładnie. Ładnie, tylko teraz tak, bo Gelu tutaj będzie zaraz rekrutowany. Może zostawmy na razie tego bohatera.
Gelu teraz wbije się na most. I będzie uciekał. Pyk. Okej. Zrekrutujemy go sobie tu. Gdzie to tu się rekrutuje, nie? O, patrzcie, a czemu on ma tego? O. Właśnie wymyśliłem sposób na produkowanie strzelców. Pod warunkiem, że będziecie w stanie płacić 2,5 tysiąca złota za jednego strzelca. Dobra. Dobra, Gelu. Zrekrutujemy mu gryfa. 9 szybkości, fajnie. I teraz jak my to tutaj będziemy robić? Wszystko. Gelu sobie tutaj stanie z boczku. Dobra, to może zaraz. Kronius, to wiemy na pewno, jak to zrobimy. Jaki on jest szybki. No i on sobie tu zaraz to wyzbiera. I będziecie już mogli spać spokojnie. Ale ja wiem, że niektórzy tak mają. Też tak czasami mam. Że nie lubię zostawiać takich niedokończonych spraw. No, gdzieś tam coś zostanie i później taki dyskomfort jest. Może to nie jest taki dyskomfort na miarę tych fobii, znaczy nie fobii, ale no tego, co miał detektyw Monk, no nie? Też on miał tam różne fobie, to swoją drogą, ale chodzi właśnie o takie poczucie porządku takiego, wiecie, takiego ładu, symetrii, harmonii, żeby to wszystko było zapięte na ostatni guzik. A Natalia? Natalia zaraz, bo żeby tutaj... Tu wszystko było zrobione, nie? W tych podziemiach. Tu nic chyba... No nie, no doszło nam to pandemonium, nie będziemy wiwernów gromadzić jednak, to nie. To w ogóle zmiana planów, ale tutaj na przykład cyklopy zostały. Rozpracujemy je sobie. 2100. No i znajdowanie drogi zaawansowane, atak plus 1, Natalia. Nowy bohater tutaj szkolony jest. Tu trzeba będzie wejść. Tu byliśmy, nie? Odwiedzone, dobra. No tych nie będziemy brać. Ona tylko ma te siedliska i banki rozpracowywać, więc... Na spokojnie da radę. Gorzej jak wpadnie w zasadzkę nawet. I tutaj bierzemy ptasiory. Po staremu. Ci tu niech stoją. Jak będzie trzeba go zwerbować w innym zamku, to się rzucimy na jednostki, żeby można było uciec. To jest w sobie fajny motyw też taki strategiczny, nie? Na mapce, jak się pojawiają jakieś jednostki, warto jakąś grupę gdzieś zawsze w pobliżu sobie zostawić i wykorzystywać je, żeby właśnie móc uciec. I bohatera werbować w innym zamku, nie? No, zwerbujemy smoczka. Zostawimy go tu. Tu. To co, robimy te akcje teleportacyjne wszystkie? Też nie starczy nam ruchu na te teleportacje. Moglibyśmy jeszcze po tych strzelców iść. Może tu poczekajmy w zamku. Nawet ruchu mi nie starczy na zamek. Nie, to zrobimy inaczej. On ma już teraz stajnie, nie? Już teraz ma stajnie. Odwiedzone, dobra. Okej, okay, puśćmy tutaj turę i w następnej turze zrobimy już te akcje teleportacyjne i będziemy przygotowani do wyruszenia. Myślę, że to już będzie wszystko dobrze. No bo chyba tutaj... Gelu, jak nam przekształci jednostki, to go umieścimy w zamku tak na stałe. Czy wiecie, on będzie tylko wychodził raz na tydzień, żeby zwerbować aniołki tutaj. A poza tym będzie można Kejna wyjmować już. No, coś w ten deseń. Dobra, puszczamy tury. No, ekspedycja, dobrze. Będziemy potrzebować dużo kasy. Zaraz trzeba będzie upgrade'ować te anioły. Upgrade'ować tych łuczników wszystkich przez Gelu. Przecież to będzie masakryczną ilość złota nas kosztować.
Zaczynamy od akcji teleportacyjnych? Nie, zaczynamy od tego. Bo on tutaj jeszcze zwerbuje strzelców, łuczników. Możemy go schować już tutaj do zamku. O, smoczka też zaprejdujemy. Będziemy mogli Kane'a wyjąć. Zróbmy to od razu, żebym nie zapomniał. Szkielety. Dobra, Kane tutaj zacznie działać. Gelu czeka. Tutaj nie zdążymy. Też na upartego będzie jeszcze można nawet podejść tym naszym bohaterem. Dwa ptasiory więcej wziąć. Natalia. No Natalia, to dobra, zróbmy tutaj ruch. Rozpracujmy to sobie. O, mistrzostwo znajdowania drogi. Super, tutaj na bagnach idealne. I obrona plus jeden. To jest rycerz w ogóle. Dużo kasy, jakieś klejnoty, bardzo fajnie. Rozpracujemy jeszcze tu. Tak jest. Wampiry były. Może będzie artefakt. Mistrz logistyki, ale fajnie dostaje ona tej. I atak plus jeden, super. No to ona tutaj to wszystko szybko przejrzy już. Z mistrzostwem logistyki, jest coś. Naszyjnik przyspieszenia. Ten artefakt, kiedy jest noszony, zwiększa szybkość wszystkich jednostek o jeden. Super naszyjnik. To by się przydało naszemu bohaterowi przekazać prędzej czy później. Huh. Idealny, no my nie mamy lepszego. My tam mamy ten, który chroni przed hipnozą, nie? Szybkość plus jeden. My jeszcze mamy ten pierścień plus jeden do szybkości. W sumie plus dwa już możemy mieć. Fajnie, to dla rusałek, żywiołaków i naszych strzelców by się z 9 szybkości zrobiło już 11 szybkości. I to czasami nawet bywało kluczowe wcześniej, gdybyśmy mieli zwiększoną szybkość, pamiętam. No. Trzeba będzie coś pomyśleć. A, Natalia fajna się tutaj. Ona już ma nawet... No, mistrzostwo logistyki i mistrzostwo w znajdowaniu drogi. Super. Super. Dobra, ona tutaj dalej sobie zbiera. Most troli też zajmiemy. To szybko jej pójdzie. Melania, zobaczcie, ona już też bardzo dużo nazbierała tych jednostek dla nas. Trzeba będzie nią się kiedyś przebić tam. No tutaj, przez tych wilczych jeźdźców. I zostawić te jednostki na przykład w klasztorze. To nasz bohater by je sobie przechwycił, nie? W sumie teraz będzie wracać, będzie można to zrobić. Tylko, że wtedy nie zdążymy na koniec tam dojść na pewno do tego młyna. Nie wiem, czy w ogóle zwerbujemy w następnym tygodniu przez to... Na pewno też nie. Nie zwerbujemy też tych żywiołaków. No, ale to nic, ale to można by dostarczyć. Jakaś wielka strata nie będzie. A zysk spory, no... Tym też już tutaj, zobaczcie, setkę ma tych łuczników. Tylko on to daleko ma. Chronius, no dobra, no tutaj zbieramy, tak? Weźmy to drewno. Weźmy te klejnoty. No jednego punktu ruchu zabrakło, żeby wrócił na statek. Ciekawe, czy to jakoś inaczej mogłem tutaj zebrać, ale chyba nie. To jakoś tak bezmyślnie brałem, ale nie, no dobrze chyba było. No trudno, no. Kronius wróci w następnym dniu na statek. Robimy akcje teleportacyjne, takie standardowe. Tak, żeby nie tracić ruchu. Tu studnie mamy blisko. Dobra. To robimy tak. Przeniesiemy się najpierw do Kaldeum. Nie, gdzie do Kaldeum? Źle, Procek, źle. Źle, no nie masz slotów przecież. No, dobrze, że ta studnia tam jest. Jeszcze raz. Do Pandemonium. Pandemonium. O. Trzeba tutaj zostawić jednostki. Zrobić sobie sloty wolne. To można zostawić, to można zostawić. To będziemy werbować, to też, to też, to też. Dobra, tak będzie dobrze. O. I teraz dopiero.
teraz dopiero przenosimy się do Kaldeum. Tutaj w Kaldeum weźmiemy sobie ptasiory. Nawet jeszcze od niego. Oddawaj moje ptasiory. A, ktoś mi tam z was w ogóle pisał, że jakiś limit jest artefaktów, które możemy ze sobą nosić i w końcu może nie miejsca zabraknąć. Masz tu hełm. Wiedzy, mamy ich dużo. Masz tu zbrojkę. Nie wiem, czy to tak naprawdę jest, ale... No to nam chyba nie będzie potrzebne. Zmniejsza koszty poddania się, tak? To też masz ty tutaj. Te pierścionki też chyba dwa mamy. O, dwa te mamy. Napiszcie mi tam, jak możecie, czy to faktycznie tak jest. Że artefakty... Może nam, że niby może nam miejsca zabraknąć na artefakty. O, na upartego moglibyśmy chodzić z tym pierścionkiem zamiast z tym. Bo te najwolniejsze jednostki nasze by miały jeden ruchu więcej, czyli teoretycznie w terenie też byśmy się trochę lepiej przemieszczali, nie? A przed walką moglibyśmy zmieniać. Ale dobra. Dobra, nie wiem, możecie mi napisać z tymi artefaktami, czy naprawdę muszę na to uważać, że się może niby tu miejsce skończyć. Jakby taka pojemność plecaka, tak? Ale nie, a tutaj w ogóle zrobili coś takiego, a wcześniej takiego czegoś nie było. Patrzcie, sakwa. To może to jak się zapełni całe, tak? Tutaj może widać to perfidnie. To wtedy już nie ma miejsca. To może tak to działa. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale się dalej teleportujemy, mianowicie do Ludgoleu. Teraz. Zupgrade'ujemy sobie ptasiory. Dokupimy sobie ptasiory. Weźmiemy żywiołaki, weźmiemy rusałki. Teraz możemy więcej wskrzeszać, jak mamy tylu aniołów tam. Ile tutaj tych ptasiorów nam dojdzie? O, 11 ptasiorów, rusałek trochę, żywiołaków. Tutaj wszystko. Teraz się teleportujemy do obozowiska Łotrzyc. Okej. No i tutaj tak, wolne sloty mamy. Dorekrutujemy sobie smoczki i tych łuczników. Tu nic więcej. Teraz na wyspy Skowos. Skowos. I tutaj też dorekrutujemy łuczników, ale ich dużo jest. Dorekrutujemy smoczki. Tu jeszcze 6 smoków. I wszystko, nie? Chyba ogólnie wszystko. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj jest już okej. Możemy wracać do Pandemonium. No i teraz ta kasa, ale będziemy teraz handlować pewnie ostro. No, co niektórzy tak mówili, po co chodzisz po tych młynach i tak dalej, masz tyle surowców. No to teraz zobaczymy, ile surowców zostanie, pomimo tego, że mamy już naprawdę dużo zamków. I stosunek handlowy naprawdę niezły jest. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Jak to tu wszystko zrobimy? Jak my to wszystko ogarniemy? Trzeba będzie strzelców przekazać dla Gelu. Może od tego zaczniemy. Znaczy tych łuczników wszystkich. Trzeba dorekrutować na pewno jeszcze anioły. I tych gości. Jeszcze więcej. Dobra. Gelu, weź ty od nas tych, tych i tych. Okej. Może zaczniemy sobie od zupgrade'owania 122 aniołów. Jak tutaj jest z tym stosunkiem handlowym teraz? Na przykład 250 zł za jeden ten. Za jeden klejnot, ładnie. Za drewno trochę mniej, 125, ale mamy bardzo dużo drewna. Dobra. Weźmy sobie, zostawmy tak z 200 sztuk drewna.
893. ponad 111 tysięcy. Uwaga, za mało. Ile tam było, żeby tego aniołka w ogóle ulepszyć? Pojedynczego? No dobra, to jedziemy dalej. Zostawmy sobie 200 rudy tylko. Czyli 379. Ale już mamy dużo zamków, ładny ten stosunek handlowy. 379, już możemy trochę zaszaleć. Okej, możemy już? Nope. Po co chodzisz po tych młynach, nie? No. Zostawmy sobie 200 rtęci. 420. 420. No tutaj już ładnie, 100 tysięcy, ładnie. Za rtęć ładnie nam dają. Jest! Dobra. Aniołowie się radują. Teraz tak. No nie no, na pewno będzie za mało. Teraz tak. Zostawmy sobie 200 siarki. Czyli 176. Dobra, zobaczmy jak tam u Gelu teraz z tymi przekształceniami wszystkimi. No na tych starczy. 8 tysięcy tylko. Ile? 237? Może zaczniemy od tych? O, też starczy tutaj. 33 tysiące, pyk. Ile nam kasy zostało? 45 tysięcy jeszcze. Nie, za mało. Za mało. No dobrze, to sobie... A, może tutaj. Zostawmy sobie 200 klejnotów. Czyli 244. Okej. Jak tam Gelu? No teraz na luzie chyba powinien. 59 tysięcy tylko. Dobra. Okej. Ile nam kasy zostało? 47 tysięcy. No. No to ładnie teraz sobie pohandlowaliśmy. No spokojnie. Jeszcze jest dużo surowców, ale kto wie, co to będzie w przyszłości. Jednak będę po tych młynach dalej chodził sobie. Dobrze. Czyli Gelu przekazuje nam teraz tych wszystkich strzelców. Cyk, cyk, cyk. Weźmiemy jeszcze tych. 1537 strzelców. Dużo. 246 żywiołaków, 225 rusałek, next is level 4, 170 złotych smoczyc, 111 feniksów, 164 archanioły. Co tam za bitwy zaraz będą pewnie? Dobra, oficjalnie jestem przygotowany. Wejdziemy sobie zaraz do studni jeszcze. Nawet od razu. No dobrze, jak tam Gelu w ogóle... Możemy mu dać tam trzy gryfy i może niech on pozbiera jakieś skrzyneczki w pobliżu, coś takiego jeszcze, nie? Nie, tak tutaj. Gelu nas troszkę blokuje, ale to nieważne. Już mówię, że z tym ruchem tak źle nie stoimy. Na pewno wszystko dobrze zrobiłem? Stajnie mamy. Pomanę sobie pójdziemy. Akcje teleportacyjne zrobiliśmy. Artefakty... Dobra, weźmiemy to, będziemy lepiej odkrywać tutaj po drodze. A kamień duszy Mefista będziemy trzymać w inwentarzu. Dobra, tu są na wymianę artefakty. Studnia. Pyk, 84 many. I jakaś podejrzana tabliczka. Zewnętrzne stepy. Jesteśmy na zewnętrznych stepach tutaj. Zobaczcie, się z pandemonium wychodzi. Jak to było w Diablo 2, tutaj na zewnętrzne stepy nawet się obszar zgadza, tak kolorystycznie i nie tylko. Tu są zewnętrzne stepy aktu 4, już samego piekła. No fajnie zrobione, nie? Podoba mi się. I Gelu, dobra, dajmy mu te. Dajmy mu jeszcze z dwa gryfy, żeby się w żadną zasadzkę taką dziwaczną nie wpakował.
Strefy są dosyć szybkie. O, i on nawet tutaj będzie mógł coś sobie jeszcze wyzbierać. Bo tego to nie zajmie, ale... Ktoś inny kiedyś zajmie. Jakieś złoto weźmie. Nawet kawałek będzie mógł za nami sobie odejść. Okej. Okay. Puszczę tutaj turę. No przodem nie będę go puszczał, żeby w jakąś zasadzkę za szybko nie wpadł. Dobra, ale tutaj może stanąć. Tutaj zakończymy sobie odcinek, zakończymy też turę. W następnym odcinku już będziemy chodzić po tych zewnętrznych stepach. No, na zewnętrznych stepach Izuala to jeszcze nie było, ale może w następnym odcinku już na Izuala trafimy, fajnie by było. To byśmy zrobili sobie kwestika. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.